Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce i zapraszam Państwa na miesięczną prognozę z kart Tarota dotyczącą maja bieżącego roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam, sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, znajduje się w opisie tego filmu. A tymczasem przechodzimy już do czytania. Karty, jak wiecie, są popasowane. Teraz je tylko przełożę. I już patrzymy, co u naszego skorpionka w maju ciekawego się zadzieje. Energia, z jaką wchodzicie w miesiąc maj. Paź buła. Co pomaga bądź przeszkadza? Paź mieczy, o cholerka. Wasze działania, zamiary, jakieś załatwianie spraw, co będziecie działać? Cztery miecze, nic nie będziecie robić, no fajnie, zastój. Odpoczynek. Co odchodzi do przeszłości, a ma wpływ na teraźniejszość, śmierć. Ok. O czym będziecie myśleć? Co planować, analizować? Król mieczy. Dobrze. Najbliższa przyszłość, połowa miesiąca. Cztery kielichy. Ale sąsiedzi się na górze kłócą. Przepraszam Was, kochani, za to. Muszę chyba zainwestować w jakiś mikrofon, który będzie tylko zbierał mój głos, bo naprawdę tutaj to w tych blokach to jest masakra. No każdy dźwięk się ściąga. Więc jeżeli tylko możecie, kochani, ja naprawdę nie proszę o jakieś wsparcia finansowe, czy to przez PayPal, czy to przez taki serwis Patronite, jak to inne robią kanały. Nie proszę Was o pieniądze, proszę Was jedynie, żebyście po prostu, jeżeli możecie i dacie radę, nie przewijali tych reklam, tak? Niech ona sobie tam przejdzie, to naprawdę Was nic nie kosztuje, a ja mogę sobie coś uzbierać w ciągu miesiąca właśnie, czy to na nowe karty, czy na świece, czy na właśnie mikrofon, słuchawki, na jakieś dodatkowe akcesoria potrzebne mi do robienia dla Was tych filmów, tak? Ja nie chcę, żebyście mi wpłacali pieniążków, absolutnie, ale jeżeli tylko możecie, ja wierzę, że nie każdy z Was, bo nie każdy jest na tyle cierpliwy. Wiem, że nie cierpicie tych reklam, ja też ich nie cierpię, ale jakieś tam grosze YouTube płaci za nie, więc jeżeli tylko możecie dołożyć taką cegiełkę tutaj do mojego kanału, to bardzo Was proszę. I wtedy ja zainwestuję w lepszy sprzęt, składam sobie na lepszy komputer, cały czas to robię. Jakieś tam drobne, no ale ziarnko do ziarnka, myślę, że za jakiś czas, za jakieś parę miesięcy już mi się uda uskładać wymarzoną sumę, więc bardzo Was proszę, jeżeli tylko możecie to dla mnie zrobić, to dziękuję za to, że nie pomijacie tych reklam. A jeżeli Was drażnią, to jak najbardziej, najważniejsze jest dla mnie Wasze samopoczucie, więc jak one Wam działają na nerwy, to po czwartej sekundzie można pominąć, wyłączajcie i w ogóle nie zawracajcie sobie nimi głowy. A teraz wracamy do czytania. Wasze czynniki wewnętrzne. Dwie buła, czy jakaś decyzja do podjęcia. Co na to otoczenie? Znajomi, przyjaciele, rodzina. Królowa buław. Wasze obawy lub nadzieje. Trzy kielichy. I koniec miesiąca. Świat. Pięknie. Wszystko dobrze się ułoży, moi kochani. Wszystko dobrze się ułoży, widzę. Jakiś nowy początek przed Wami. W tle czytania karta cesarzowej, czyli karta jakiegoś wysokiego stanowiska, Waszej wygody, przedsiębiorczości, pomnażania, rozmnażania. Takiej obfitości, więc bardzo się cieszę. Może dobra praca, może dobry biznes, który będzie przynosił naprawdę niezłe dochody i będzie podwajał Wasze zyski, Wasze tutaj finanse. Już, kochani, tylko sobie poprzesuwam.
No widzicie, żeby nagrać taki filmik, to naprawdę potrzeba czasu, a nawet prąd, tak? Przecież jak ja nieraz siedzę po 4-5 godzin, chodzi i komputer, i lampy, i kamery, i światło takie, i światło dodatkowe, więc to też ciągnie prądu. Więc naprawdę, no mówię, ten kto może, niech nie wyłącza tych reklam, bo ja na żadną inną pomoc tutaj od Was nie liczę, nie chcę nawet, żebyście mi tutaj coś finansowali, tylko po prostu pomogli troszeczkę w uskładaniu jakichś drobnych poprzez YouTube. Żadne wsparcie finansowe mi nie jest od Was potrzebne, typu wpłaty na kontrakt, to robię inne kanały, więc o tym zapomnijcie, po prostu miejcie cierpliwość do tych reklam. Dobrze, przechodzimy do czytania. Przepraszam, że troszeczkę takie jakieś morały tutaj prawie, ale jest mi nieraz wstyd i głupio, jak naprawdę słychać, no nawet to płaczące dziecko, tam mi któraś słuchaczka napisała. No ja to odniosłam takie wrażenie, że dziecko małe mi płacze, a ja tu nad kartami siedzę, a to nie moje dziecko, tylko sąsiadki ma takiego dwulatka na górze i to tak wszystko słychać, jak on płacze, rozrabia. Ja to już mam dorosłe dzieci, więc ja mam ciszę i spokój w domu, ale na sąsiadów się nie wybiera, tak? No i trafić w porę, żeby była cisza, więc też się tak nie da. Dlatego chyba muszę kupić porządny tutaj mikrofon, który zbiera tylko właśnie moje słowa, że otoczenie jest zupełnie wyłączone z audycji. Kochani, przechodzimy do czytania. Paź buław, wasza energia. Jakiś początek. Ponieważ ewidentnie jest to działanie, być może nowa znajomość, nowy flirt, jakiś romans, nowe znajomości, nowa praca, coś, co zaczynamy dopiero, coś, co coś nowego, tak? No, wzięliście tą buławę i mówicie, a zaryzykuję, wejdę w to, pójdę za tą myślą, pójdę za tą ideą, za tym pomysłem, spróbuję. I tak jak mówię, może być to nowa praca, może być to nowa jakaś działalność, jakiś nowy biznes, a może być to nowy związek, nowa znajomość, jakiś flirt, jakiś romans, jakaś aktywność, tak? Co niektórzy mogą też myśleć tutaj o dziecku, tak? Ale to tylko no, sporadyczna jakaś tutaj ilość osób. Że dzieci będą naprawdę tutaj dla Was ważne, ale raczej jest to Wasza energia, więc będziecie w energii rozpoczynania czegoś, jakiegoś początku. I teraz tak, co pomaga bądź przeszkadza? I mamy też pazia, czyli znowu młodą energię, ale tym razem mieczy, tak? Czyli karta myśli, karta intelektu, karta takiego logicznego podejścia do spraw. Wydaje mi się, że co niektóre skorpiony mogą zaczynać jakąś naukę, jakieś szkolenia, być może jakaś nowa praca związana właśnie z analizowaniem, z myśleniem, z podejmowaniem jakichś decyzji. Co jeszcze o paziu mieczy? Paź ogólnie mówi o tym, że kierujemy się faktami, intelektem. Wyjaśniamy jakieś sytuacje, jakieś spory, jakieś intrygi, więc niektóre skorpiony może zaczną pracę na przykład w sądzie albo w jakimś urzędzie, gdzie trzeba jakieś skargi, zażalenia, jakieś sprawy papierkowe wyjaśniać. Więc wydaje mi się, że to jakiś nowy początek, ale działanie, przy którym trzeba intensywnie myśleć, zastanowić się, podjąć słuszną decyzję i tak obiektywnie patrzeć na sprawy i naprawdę tak sprawiedliwie oceniać, tak? Więc myślę, że tu jakieś nowe sprawy urzędowe. Dobrze. Wasze zamiary. Wasze zamiary są takie, że chcecie odpocząć od czegoś albo coś dobrze przemyśleć. Być może planujecie pójście na urlop do jakiegoś uzdrowiska albo chcecie zastanowić się dogłębnie nad czymś. No, cztery miecze jest to karta odpoczynku. Ogólnie takiej regeneracji, takiej rekonwalescencji po jakiejś tam mozolnej, trudnej sytuacji, ale jest to też karta od obserwacji, tak? I takiej izolacji z obecnego środowiska. Być może na przykład zajmujecie się jakąś papierkową robotą i zaszywacie się w domu, gdzie nikt Was nie widzi i w ciszy, w samotności analizujecie, myślicie,
liczycie, oceniacie, tak? Więc to mogą być różne aspekty. Może być też taka sytuacja, że na przykład planujecie pójście na urlop zdrowotny, tak? Czy jakaś odkładana wizyta w szpitalu, jakiś zabieg. Ale raczej po prostu skłaniałabym się tutaj przy pracy jakiejś takiej intelektualnej, nad którą trzeba może nawet posiedzieć w spokoju, w ciszy w domu i dobrze przeanalizować wszystko, żeby no, nie popełnić jakichś błędów. Do przeszłości odchodzi karta śmierci, czyli Wy zmieniliście coś w swoim życiu. Coś, co do tej pory było dla Was przykre, trudne, ciężkie, niewygodne. Dojrzewaliście do tej decyzji długo, ona jest taka zdrowa, przemyślana, podjęta. No i po prostu chcecie teraz zupełnie się zmienić, przeobrazić, zmienić swoje życie, zmienić postępowanie i zacząć zupełnie od nowa, tak? Karta śmierci jest to karta transformacji. Coś kończymy, zaczynamy coś nowego, uwalniamy się być może od jakichś takich dawnych wzorców, idei, pomysłów, od jakiejś dawnej pracy, może zajęcia, coś, co było dla nas już niekorzystne i po prostu samo umierało w nas i no, nie miało szansy na to, żeby dalej się jakoś rozwijać i przetrwać. I dlaczego mówię tutaj o tych sprawach takich urzędowych? Ponieważ Wy w głowie macie króla mieczy, czyli wydaje mi się, że jesteście osobą bardzo mądrą na jakimś wysokim stanowisku urzędowym. Może być to sędzia, może być to lekarz, chirurg na przykład, może być to adwokat, może być to naczelnik na przykład Urzędu Skarbowego, czy ZUS-u, czy jakiejś innej instytucji administracyjnej. Prezydent miasta, radny, radna, no ktoś naprawdę taki, kto zna się na prawie, jest mądry, wykształcony, inteligentny, ale też umie oceniać i umie sprawiedliwie oceniać. Może sprawiać wrażenie takiej zimnej i oschłej osoby, ale jest na pewno sprawiedliwy. I dlatego Wy w tym miesiącu, kochane skorpiony, będziecie się kierować takim chłodnym analizowaniem sytuacji, tak? Nie będziecie kierować się emocjami, tylko po prostu takie surowe ocenianie, sprawiedliwe, mądre. To może być też jakiś mentor, profesor, nauczyciel. No na pewno jesteście tutaj jakimiś nadzorcami intelektualnymi, tak? Że zanim podejmiecie decyzję, musicie naprawdę to przemyśleć i wiedzieć, sami się upewnić, że podejmujecie tą decyzję zgodnie z literą prawa, że jest to mądre, sprawiedliwe i no, takie dające satysfakcję być może tej drugiej osobie, która po prostu przyjmuje tą Waszą ocenę osądu, być może rozmowę jakąś, no, mogą być tutaj też rozmowy, jakieś egzaminowanie kogoś, no coś związanego z intelektem, z mową, z mądrością. Więc Wy tutaj naprawdę będziecie myśleć o jakichś sprawach takich, czy to urzędowych, czy wyjaśniających, oceniających coś, będziecie tacy naprawdę ostrzy w tym miesiącu, kochane skorpiony. Ale bardzo dobrze, bo to świadczy o tym, że mądrze podejdziecie do każdej sprawy, nie chaotycznie, nie tak na ślepo, nie przemyślanie, żeby jakieś głupie gafy robić, tylko będzie to naprawdę takie dojrzałe, przemyślane i prawe. Najbliższa przyszłość, czwórka kielichów. Czwórka kielichów. Jesteście już troszeczkę zdeterminowani, znudzeni oczekiwaniem na zakończenie tego etapu, tej Waszej zmiany i transformacji, tak? Czyli coś być może się troszeczkę przeciąga i Wy jeszcze skupiacie swoją uwagę na sobie, na swoich sprawach, na tym, żeby to się wszystko dobrze tam pokończyło, pootwierało na nowo, ale nie dostrzegacie jakiejś szansy, która tutaj za Wami kiełkuje. Ktoś tutaj chce Wam coś podarować, coś miłego, sympatycznego, takiego prawdziwego. No i Wy musicie się odwrócić od tych spraw swoich codziennych, żeby to dostrzec, tak? Dostrzec, czyli to nie jest coś, co jest związane z tą Waszą przeszłością, to, na czym skupialiście do tej pory uwagę, tylko jest gdzieś to za Wami, w Waszym być może środowisku i odwróćcie się, kochane skorpiony, bo ta szansa może Wam przejść koło nosa, jeżeli Wy tego nie dostrzeżecie, jeżeli w odpowiednim momencie nie zaingerujecie
nie zwrócicie na to uwagi, to może przepaść, tak? Jakaś okazja może Wam przejść koło nosa. Ogólnie też karta mówi, że w połowie miesiąca będziecie tacy znużeni, tacy troszeczkę apatyczni, tak już będziecie lekceważąco do tego wszystkiego podchodzić, nic Wam się nie będzie chciało i to jest taka rutyna, taka nuda. Wasze czynniki wewnętrzne. No jesteście przed jakimś dylematem. Tak naprawdę zastanawiacie się, w którym kierunku dalej iść, co wybrać. To jest też karta spółki, karta partnerstwa, więc jeżeli tutaj jakaś nowa praca, być może zastanawiacie się, czy robić to samemu, czy jednak z kimś tutaj obok, czy podjąć tą drugą buławę. Dwie buławy mówią o wyborze, o wahaniu się pomiędzy jedną drogą a drugą, tak? Czy idziemy w prawo, czy idziemy w lewo, czy w ogóle zawracamy. Co jeszcze? Dwie buławy jest to karta takiej śmiałości, odwagi, autorytetu też i takiej bierności. No stoimy w miejscu na razie i patrzymy. Patrzymy, która strona tutaj będzie dla nas odpowiednia, która droga, czyli to jest takie troszeczkę jakby wahanie. No wy chcecie w coś ruszyć, ale jeszcze się tutaj wstrzymujecie, jeszcze nie działacie tak na pełnych obrotach, jeszcze jest ta bierność tutaj w was. I teraz tak, dookoła was mam tu królową buław. No, królowa buław mówi o doskonałej osobie, z trygonu ognia, rak, skoro, co ja mówię, Boże, to woda jest, już jestem zmęczona, kochani, robię ostatnie czytanie, przepraszam Was, jak będę jakieś gafy popełniać, wybaczcie mi. Królowa buław, oczywiście, ogień, tak, czyli baran, lew bądź strzelec, piękna kobieta, bardzo taka ambitna, bardzo sprytna, zaradna, bardzo przedsiębiorcza, zazwyczaj w sportowanej, pięknej sylwetce, taka śmiała, odważna, umie się w towarzystwie odnaleźć, wie jak sprawy załatwiać, taka spryciula. I ktoś taki jest tutaj w Waszym otoczeniu, być może jest to ten czwarty kielich, którego nie widzicie, ta osoba, która pomoże Wam rozkręcić ten biznes, pomoże Wam na przykład w nowej pracy bądź sytuacji, tak? Więc tutaj na pewno musicie się rozejrzeć. To nie musi być z trygonu ognia osoba, ale to może być kobieta około 40, 40-45 lat. Taka spryciula, no, taka, która umie zwrócić na siebie uwagę. Taka tętniąca seksapilem, tak? Ona nie może być, nie musi być taka piękna gwiazda filmowa, ale ma w sobie to coś, co naprawdę przyciąga mężczyzn. Jest taka właśnie odważna, pewna siebie, bardzo sprytna, bardzo taka zaradna i aktywna, tak? Lubi sport, lubi wyjazdy, podróże, lubi działać. Więc ktoś taki tutaj w Waszym otoczeniu gdzieś tam się kręci i musicie na nią zwrócić uwagę, bądź na niego oczywiście, jeżeli mnie panie słuchają. A większość pan mnie słucha, więc to może być mężczyzna, bądź jakaś wasza koleżanka, przyjaciółka, tak? I ona patrzy dobrze w przyszłość, więc może wasza mama, może wasza siostra, może jakaś kuzynka, dobra przyjaciółka, ktoś, przepraszam, kto pomoże wam być może wziąć tą buławę, tak? Ktoś, kto może podejmie tą drugą buławę i pójdzie z wami do przodu, tak? Pomoże Wam coś rozkręcić. No i Wasze obawy, nadzieje. Trzy kielichy. Tak jakbyście się bali, czy to się uda. Czy będziecie mieli co opijać, czy będziecie mieli co świętować. Czy będzie z tego radość, czy będzie szczęście, czy będzie z tego zabawa, tak? Więc tutaj może to jest nowa znajomość też jakaś. Też tak może być, kochani, że to może być nowy jakiś romans, jakaś znajomość, tak? Ten nowy flirt. Tu Wam przeszkadza ten paś, bo może jakieś plotki, jakieś informacje zbieracie, obserwujecie na razie, jak to dalej się rozwinie. Jesteście na razie w samotności, odcinacie się od otoczenia, bo chcecie zmienić swoje życie. Być może jesteście mężczyzną bądź kobietą poranioną po jakimś nieudanym starym związku, tak? Na razie nic Wam się nie chce tak naprawdę, bo jeszcze skupiacie uwagę na sobie. Jest propozycja wejścia w związek, bo jest ta królowa buław, ktoś, kto się pojawia na horyzoncie. No i Wy nie wiecie, czy w to wejść, czy to będzie szczęście dla Was, czy to będzie coś fajnego. Ale jak najbardziej, obojętnie, czy to chodzi o sprawy sercowe, czy biznesowe,
Wejdźcie w to, kochani, bo świat gwarantuje Wam sukces, nagrodę za to, co do tej pory żeście wypracowali. Świat mówi o tym, że otwieracie się na nowości, otwieracie się na ludzi, ludzie są serdecznie otwarci na Was, nowe możliwości, być może jakieś wyjazdy, nowa praca, nowy, zupełnie lepszy związek, nowe życie, wyjazdy zagraniczne. Świat to jest karta szczęśliwego końca, tak? Więc tutaj macie takie swoje zwieńczenie dzieła, nowe pozytywne horyzonty, jest to radość, jest to szczęście, spełnienie swoich marzeń. Po prostu osiągnęliście cel swojej podróży, tak? I czeka Was za to teraz nagroda, więc bardzo piękna karta. Karta kończąca talię tarota i kończąca pięknie ten Wasz miesiąc, kochane skorpiony. Więc tutaj cokolwiek byście, mówię, czy to związek, czy praca, na pewno to dobrze przemyślicie, tak? Na pewno nie dacie się drugi raz złapać tutaj w jakieś niefajne sytuacje. I czeka Was sukces, tylko na razie jeszcze troszeczkę tkwicie w tej przeszłości. Chcielibyście, żeby ta śmierć tutaj się dokładnie już zakończyła, pokończyły te trudne dla Was sprawy, tak? No i w tle karta cesarzowej, pod spodem jeszcze karta gwiazdy. No przepiękne karty macie, moje kochane skorpionki. Luksus, wygoda, tak? Jesteście atrakcyjni, jesteście zaradni, jesteście być może szefami sami sobie. Osoby, ojej, myśl mi uciekła, przepraszam. Osoby, że tak powiem, o wygodnym i stabilnym życiu, tak? Niczego Wam nie brakuje, ani materii, ani uczuć. Jesteście spełnieni i do tego zdajcie sobie sprawę ze swojej pozycji, tak? Więc bardzo fajna karta. Karta też pomnażania, karta rozmnażania, obfitości, tak? Więc tutaj naprawdę macie bardzo, bardzo fajne karty, bardzo. Teraz sobie dopowiemy, moi kochani. Może najpierw tego pazia buław. Paź buław. Proszę o wyjaśnienie pazia buław. Co to za nowy początek, moi kochani? 6 denarów, czyli chodzi o pracę. Bardziej tutaj chodzi o pracę, o zarabianie pieniędzy, o nowa jakaś działalność związana z pieniędzmi. Może być też działalność charytatywna, jak najbardziej. Paź mieczy. Paź mieczy, czyli świat. Czyli to jest coś związane z tym końcem, tak? Ale bardzo pozytywne, szczęśliwe, czyli po prostu jakieś mądre tutaj Wasze decyzje. Może być to też młoda jakaś osoba z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik, być może Wasze dziecko. Będziecie tutaj dumni ze swoich pociech, jak najbardziej, ci z Państwa, którzy mają. 4 miecze. 4 miecze, 10 mieczy, czyli koniec jakiegoś ciężkiego etapu w Waszym życiu, tak? Odpoczywacie po jakichś zranieniach, poranieniach, po jakichś trudnych, koszmarnych sprawach, które Was po prostu dobiły, sprowadziły Was na samo dno, tak? Czyli to już się kończy. Wy teraz odpoczywacie i goicie rany po tych niepowodzeniach z tej przeszłości, tutaj z tych trudnych spraw. Śmierć. No zobaczcie, jak tarot rozmawia ze sobą. Śmierć wyjaśniona śmiercią, więc ja nic już tu nie dodaję nowego. Widocznie tarot uznał, że to, co powiedziałam, to jest wystarczające. Czyli musicie sobie po prostu zwrócić uwagę na to, co mówiłam o tej śmierci. Śmierć wyjaśniona śmiercią. Czyli nic dodać, nic ująć. Wszystko zostało powiedziane. Król mieczy. 7 mieczy. Siedem mieczy, takie troszeczkę robienie swojego po cichu, taka ostrożność, żeby nikt mnie nie sprawdził, żeby nikt mnie nie przyłapał. To jest też karta kłamstwa, zdrady, oszustwa, złodziejstwa, ale raczej tutaj w tym aspekcie może będzie ocenianie jakiegoś nietaktownego zachowania, być może myślicie o tym, żeby się skonsultować z jakimś prawnikiem albo
jakimś właśnie doradcą. No bardziej mi to wygląda na unikanie odpowiedzialności albo robienie swojego po cichu, tak? Żeby nikt mnie tutaj nie nakrył na czymś. Cztery kielichy. Król denarów. Czyli jesteście skupieni tutaj na finansach, na firmie, na pracy, na stanowisku. Dwie buławy. Dziewięć kielichów. Dziewięć kielichów mówi o naszym szczęściu. Czyli wy się zastanawiacie, którą podążać ścieżką, żeby to wam przyniosło szczęście w życiu, żebyście byli zrealizowani, szczęśliwi i dobrze się z tym czuli, tak? Żebyście się po prostu czuli dobrze sami ze sobą w swoim towarzystwie, żebyście nie musieli mieć jakichś pretensji, że znowu coś zawaliliście. Dlatego wy zastanawiacie się tutaj, tak? Którą tą propozycję, możliwość wybrać. Królowa buław. Rydwan, czyli jakieś szybkie sprawy, to może być działalność gospodarcza, jakaś firma, albo przejmowanie kontroli nad czymś. Wyjazdy, podróże, to może być też taka tutaj informacja. Może być to romans na odległość, jeżeli zaczynamy tutaj jakiś nowy flirt, tak? I ten król denarów tutaj w tej połowie miesiąca, który was tak troszeczkę nudzi, to może być mężczyzna po 45 roku życia, strygon w ziemi, byk, panna bądź koziorożec. Trzy kielichy. Paź mieczy znowu wychodzi, czyli wy boicie się tutaj jakiejś może albo spraw urzędowych, albo jakiejś oceny, jakieś informacji, jakichś nowych wiadomości, tak? Bo to mogą być też jakieś nowe wiadomości, albo po prostu sukces jakiegoś waszego dziecka, czy osoby z trygonu powietrza, bliźnięta, waga, wodnik. Raczej mi tutaj wygląda na jakieś nowe wiadomości, przemyślenia, jakieś nowe sprawy do pozałatwiania. No i świat. Siła. Czyli dacie radę, tak? Wybraliście dobrą drogę, stawiliście czoła całej ciężkiej sytuacji i wygraliście. Jesteście sprytni, jesteście silni, zapanowaliście nad ciężkimi sprawami. Daliście radę, tak? Wygraliście. Macie moc. No dobrze, kochane skorpiony, to by było na tyle. Zapytamy jeszcze ogólną kartę radę na ten miesiąc. Ogólna karta rada. Ojej, skacze mi karta. To niech tak nie będziemy dostawać. Już myślę, kochani, że za jakąś godzinkę film będzie na kanale. Od razu je wrzucę. Dobrze, proszę ogólną kartę rady dla Skorpiona na maj 2019. 5 mieczy. Uważajcie, żeby nikt was tutaj nie wykorzystał i pamiętajcie, żeby żeby cierpliwie dążyć do osiągnięcia swojego celu, tak? Uważajcie tylko, żeby ktoś was tutaj niefajnie nie potraktował. Uważajcie na wszelkie rozmowy, jakieś tam ostre dyskusje. Może jeszcze jedną dobiorę. Tak, jakaś druga osoba. Dwa denary, czyli może jakiś wspólnik, być może druga praca, być może drugi związek, żeby wam to nie zrobiło krzywdy, tak? Żeby po prostu nie wykorzystał was ktoś, nie okłamał. Taka rada. I teraz proszę o afirmację. Jak skacze. Proszę afirmację na maj dla naszych skorpionów. Czwarta karta od dołu. I lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery. Moje myśli są twórcze.
I czytamy: oddalam każdą negatywną myśl, która przychodzi mi do głowy. Nikt i nic nie ma nade mną władzy. W mojej głowie słyszę tylko własny głos. Tworzę swoją własną rzeczywistość i wybieram osoby, które się w niej pojawiają. No widzicie, kochani, nikt nie ma nad wami władzy. I oddalajcie każdą negatywną myśl, bo pamiętajcie, że najpierw jest myśl, a później jest to realizowane w naszym świecie tutaj materialnym. Więc przyciągamy to, o czym myślimy. Pamiętajcie, żeby wasze myśli były czyste i szczere, o czym mówi tu siódemka mieczy, tak? Nie kombinujcie, nie próbujcie przechytrzyć kogoś, wykorzystać i uważajcie na to, co robicie. Róbcie to ostrożnie, ostrożnie. Dobrze, moi kochane skorpiony, to by było na tyle. Życzę wam wspaniałego miesiąca. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne. Jeżeli z wami nie rezonuje, to trudno. Odsłuchajcie sobie jeszcze filmiki ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. Co jeszcze? Jeżeli wybieracie się gdzieś na majówkę, to oczywiście życzę wam cudownego odpoczynku, relaksu, żebyście zregenerowali swoje ciało, swój umysł, zrobili taki wewnętrzny reset, żebyście mogli nabrać sił witalnych do kolejnych jakichś takich niespodzianek i spraw, które szykuje nam życie codzienne. Więc dużo odpoczynku, dużo relaksu. I cóż, wspaniałego miesiąca, żeby wszystko udało wam się pozałatwiać po waszej myśli, żebyście mieli dużo szczęścia, dużo wiary w siebie, optymizmu i ogólnie, żeby ten miesiąc jakoś łatwo wam minął. Widzimy się na kolejnych czytaniach. Zapraszam was bardzo serdecznie na mój kanał i cóż, pozdrawiam i do usłyszenia, kochani.